Witamy w kolejnym odcinku poradnika geograficznego. W dniu dzisiejszym również będziemy kontynuować cykl filmów o pięciu wielkich religiach świata. Ten odcinek chciałbym dedykować buddyzmowi. Buddyzm jest to system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący między 560 rokiem a 480 rokiem przed naszą erą Siddhartha Gautama, syn księcia z rodów Sakyów, inaczej nazywany Buddą. Buddyzm, pomimo że znajduje się w kręgu pięciu głównych religii świata, przez wielu teologów nie może zostać nazwana religią. Religia jest systemem wierzeń i praktyk określający relacje między różnie pojmowaną sferą sakrum i sferą boską a społeczeństwem. W przypadku buddyzmu nie ma sfery boskiej, nie wierzą w Boga. Więc ciężko sklasyfikować, czy buddyzm jest do końca religią, czy nie. Teraz uwaga, sam Budda nie był Bogiem, tylko pierwszym człowiekiem, który według buddyzmu osiągnął oświecenie, czyli stan całkowitego wyzwolenia się z cierpienia. Jak w takim razie powstała ideologia buddyzmu? Budda nie zostawił po sobie żadnych bezpośrednich przekazów. Całą wiedzę przekazał swoim uczniom ustnie, którzy spisali jego przekonania po śmierci. Buddyzm pierwotny, pochodzący bezpośrednio od Buddy, jest trudny do tworzenia z powodu braku pism samego twórcy. Pewne jest jednak, że oryginalne postawy systemu i sposób rozumowania przekazane w kazaniach pochodzą od samego założyciela. Podczas 45-letniego nauczania Budda przemierzał północną część Indii. Najpierw przekazał główne nauki Theravadzie, jest to najstarsza szkoła buddyjska na świecie, w których uczono się uwalniać swoje cierpienie. Buddyzm Theravady rozprzestrzenił się 100 lat po śmierci Buddy i dotarł aż po Iran czy Azję Centralną. Bardzo duży rozkwit buddyzmu miał miejsce w V wieku naszej ery w Indiach. Buddyzm opiera się na dwóch doktrynach, na czterech szlachetnych prawdach, jak również na szlachetniej ośmiostopniowej ścieżce. Najpierw przejdźmy do czterech szlachetnych prawd. Są to podstawy nauk buddyzmu. Są one postrzegane przez buddyzm jako głęboka analiza psychologiczna i metodologia postępowania, a nie jako zwykła filozofia. Pierwsza szlachetna prawda dotyczy cierpienia. Istoty doświadczają cierpienia, ponieważ nie ma nic trwałego. Wszystko przemija, również my, a więc i nasze iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Oznacza ono jednak nie tylko takie rozumienie cierpienia, jakie znamy w kulturze zachodu, lecz również coś bardziej związanego z samą egzystencją. Na przykład cierpienie, które wynika ze zmian. Zmian stanu mentalnego, materialnego. Druga szlachetna prawda jest o przyczynie cierpienia. Buddha twierdził, że przyczyną cierpienia jest niewiedza. Osoba, która nie jest oświecona, nie jest w stanie poznać swojej własnej natury, ponieważ funkcjonuje jak oko. Widzi tylko to, co jest materialne, to, co jest na zewnątrz, lecz nie potrafi poznać tego, co jest duchowe. Trzecia prawda o ustaniu cierpienia. Jest to konsekwencja drugiej prawdy. Jeśli przyczyną cierpienia jest pożądanie, to sposobem na usunięcie cierpienia jest wykorzenienie pożądania. I stanem takim doskonałego spokoju, które osiągane jest dzięki usunięciu tego korzenia cierpienia, jest nirwana. Nirwana polega nie tylko na intelektualnym zrozumieniu, że ja jest iluzją, ale i na doświadczeniu stanu braku ego. Czwartą szlachetną prawdą o ścieżce prowadzącej do ustania cierpienia. Trzy poprzednie prawdy są ukazaniem obecnej sytuacji. Cierpienie nieoświeconych istot. Ostatnia prawda mówi o drodze do jego osiągnięcia, a więc o drodze prowadzącej poza cierpienie. Szlachetna ośmiostopniowa ścieżka jest ścieżką praktyki. Pierwszym z nich jest właściwy pogląd, jest to poznanie czterech szlachetnych prawd, właściwe postanowienie, czyli wyrzeczenie się złej woli i odstąpienie do wyrządzenia krzywd. Trzecie jest właściwe słowo, to powstrzymywanie się od kłamstwa. Czwartą
ścieżką jest właściwy czyn, czyli powstrzymanie się od zabijania, kradzieży. Piąte to właściwe zarobkowanie. To powstrzymanie się od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom. Wchodzi w to handel bronią, żywymi istotami, trucizną. Szóste to właściwy wysiłek. Siódme to właściwa uważność, czyli zachowanie uważności we wszystkim, co się przedsięwzięło. I ósme to właściwa medytacja, czyli dążenie do osiągnięcia stanów, w których znika ego. Moglibyśmy porównać szlachetną ośmiostopniową ścieżkę do chrześcijańskiego dekalogu. Są to tak jakby przykazania, które każdy wyznawca buddyzmu powinien się kierować. Buddyzm wywarł wielki wpływ na kulturę krajów, które go przyjęły. Przykładowo były to starożytne Indie, Japonia, Tybet czy Chiny. Najsłynniejszym miejscem, które powinno się kojarzyć z buddyzmem, jest Lhasa. Jest to stolica lamaizmu. Lamaizm jest to buddyzm tybetański. Lhasa jest największym miastem chińskiego Tybetu, jak również jest to największa atrakcja turystyczna zachodnich Chin. I teraz tak. Jaki jest wpływ buddyzmu na gospodarkę i życie społeczne? Buddyzm jest religią, która nie sprzyja rozwoju gospodarczemu ze względu na minimalne wykorzystanie surowców naturalnych oraz zachęty do niewielkiej konsumpcji dóbr. Buddyzm nie zabrania bogacenia się, oczywiście jeżeli nie jest to spowodowane krzywdą drugiego człowieka. Wpływ buddyzmu na społeczeństwo to m.in. zakładanie wielodzietnych rodzin, dążenie do samodoskonalenia się. Niestety, wpływ buddyzmu na społeczeństwo to jest również dyskryminacja kobiet. Lecz buddyści słyną z poszanowania prawa. Dziękujemy za wysłuchanie naszego poradnikowego podcastu. To było na tyle. Dzięki za uwagę.